Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nowy let's play na moim kanale. Zagrajmy w Ratchet & Clank Quest for Booty. Ale Pomidor, przecież miałeś zaczynać maraton z serii Future i miałeś zaczynać z Tools of Destruction. Tak, miałem zaczynać z Tools of Destruction, zdaję sobie z tego sprawę. Aczkolwiek niestety podjąłem decyzję taką, że w sumie chciałem zacząć w sumie z jakimś nowym Ratchetem. A niekoniecznie chciałem robić teraz 2016, ponieważ Sebulba, jak i TheGeralt39, pozdrawiam was chłopaki bardzo serdecznie, zabrali się właściwie za Ratcheta 2016. A ja stwierdziłem, że dla odmiany zagram sobie w gierkę, która była bardzo mało letsplayowana na polskim YouTubie, z jakiegoś dziwnego powodu bliżej mi nieznanego. I tą grą jest Quest for Booty, ponieważ poszukiwałem gierki, która jest dosyć krótka, jeżeli chodzi o Ratcheta, bo też nie chciałem się za bardzo rozkręcać z trylogią na początku, bo jak sami wiemy, dwójka i trójka są dosyć długimi grami. Może nie aż tak bardzo, ale jednak są troszeczkę dłuższe. I tak pomyślałem sobie, że jako dobry start na powrót znowu do Ratcheta byłoby fajnie ograć Quest for Booty, bo to jest gierka, o której słyszałem, że niby trwa ona 2 godziny, że ona jest dosyć krótka, bo ma tylko jedną planetę, więc... No cóż, to może być ciekawa przygoda swoją drogą. Ale po tej gierce myślę, że sobie zabierzemy się już normalnie za Tools of Destruction i za sagę Future, no bo czemu by nie? Czemu by nie zmierzyć się z sagą Future? Tym bardziej, że na polskim YouTubie jest mało let's play z sagi Future. Jest jeszcze let's play oczywiście Pixela z Tools of Destruction, którego nie dokończył, hehehe. Pozdrawiam serdecznie. No i co? Zapraszam. W takim razie zróbmy sobie krótką synchronizację i resztę fabuły poznamy w trakcie cutscenek. Przypominam, że to jest moje pierwsze podejście do Quest for Booty, bo przed jakby zapoznaniem się z tą grą zrobiłem sobie krótki research, oglądając jeden let's play u Kubika, bodajże tak mu się nazywał. Jeżeli nie będę pamiętał, to tutaj wyświetli się prawdopodobnie jego nick na YouTubie, bo to jest jedyny polski let's play, jaki znalazłem z Quest for Booty. No i w zasadzie dostałem parę ciekawostek od Pixela, za co oczywiście serdecznie dziękuję. No i co? Szybka synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Tutaj oczywiście sobie co nieco pozmieniamy. Przede wszystkim muzykę damy troszeczkę głośniej. No i speech'e, czyli po prostu dialogi. Tu mamy napisy, ja sobie z chęcią bym włączył te napisy. No i wszystko jest w porządku. Tak więc new game. Zaczynamy sobie na poziomie medium, ponieważ nie chcę zaczynać na easy, no bo na easy no to grają oczywiście lebiegi. A na hard nie chcę robić, dlatego że no nie jestem na tyle przygotowany, żeby grać na hard. Zresztą nawet nie wiem, czy Quest for Booty jest jakąś trudną gierką na hardzie. Nie chcę po prostu ryzykować, dlatego ja tutaj po prostu odpalam sobie medium i troszeczkę sobie rozjaśnię gierkę. Myślę, że tak będzie ok. No i co? Azoren Sea, dobra, to jest ten ocean Azorin, przepraszam. I co? Myślę, że będziemy mogli rozpocząć giereczkę. Tak więc ja się zamykam, a wy słuchajcie cutscenki. Once upon a time, there was a fearless young Lombax who gained fame and fortune by ridding the galaxy of Emperor Percival Tachyon and Captain Romulus Slag. What a cheap shot, I tell ye! Somebody unplugged me controller! But just as peace was restored to Polaris, his first mate was kidnapped by creatures known only as the Zoni. Using a powerful computer called Iris, he finally located a clue. An old pirate captain who may possess the key to the Zoni dimension. A pirate named Darkwater. Darkwater has to be here somewhere. Be careful, Ratchet. Murdergras is an unregulated planet. Unwanted visitors have a bad habit of disappearing from here. Alas, poor Captain! No one misses you but me. I miss you too, Rusty Pete. You may not have me, buddy,
but you'll always have me, heart. The crew hates me, Captain. They don't hate you, Pete. They just don't understand ye. Why, you're my top first mate, you... Guys, I'm not looking for any... trouble. Wait! We're just here to find a pirate. Captain Engstrom Darkwater? Darkwater? You hear that, lads? This mangy stowaway seeks the ear of a dead man. How's about we arrange a proper introduction? No to jesteśmy na morzu Azorin. Okej, czyli widzę, że tutaj ten. Już z grubej rury zaczynamy giereczkę. Jesteśmy teraz na statku i będziemy musieli tutaj walczyć z naszymi jakże przeciwnikami. Tak więc jedziemy z koksem, nie ma to tamto. Co do fabuły, to na razie jeszcze niewiele wam powiem na temat fabuły, bo myślę, że warto byłoby zobaczyć kolejne cutscenki, żeby się tak powolutku w tą fabułę wciągnąć i myślę, że wtedy sobie co nieco opowiemy. Co tutaj mamy? Kombustor. W ogóle swoją drogą jestem ciekaw jednej rzeczy. Inwentarz, zobaczmy co tu mamy. My w ogóle, kurde, mamy wszystko praktycznie. Co tutaj mamy? Grind bootsy? Gravity bootsy? Mamy tutaj kombustor? Swingshot? A swingshota pamiętam, kurczę, Ratchet jedyneczka się kłania, kurczę pieczone. Fusion Grenade? Predator Launcher? Tornado Launcher? Kurde, Shockraverger. Oraz Nano Swarmers. Okej, kurczę pieczone, ładnie tutaj stoimy, nie powiem, że nie. Więc musimy tutaj się rozprawić z naszym kapitankiem, Darkwaterem. Bo jego ludzie nas tutaj chcą, kurczę pieczone, nie powiem, że nie, ale dorwać. I to mi się troszeczkę nie podoba. Ogólnie bardzo lubię klimat tej gierki, powiem wam szczerze. Tak, w sumie to jest taka fajna odskocznia od typowego Ratcheta, gdzie tutaj zaczynamy w ogóle na statku, zamiast w ogóle w jakimś, na jakiejś planecie czy coś. Tak fajnie w sumie. Oj, dostaliśmy upgrade. Nice. Dobra, Talwin, cichutko bądź. O, dobra. Muszę tutaj oczywiście odkręcić sobie śrubę, żeby sobie otworzyć drogę. Nie zapominajmy o tej mechanice, ponieważ to jest podstawowa mechanika Ratcheta. A, i tutaj będę mógł trójkątem zmieniać nasze bronie. Spoko w sumie. Ogólnie mam taką w sumie właśnie ciekawostkę, którą wyczytałem z neta. Oczywiście dla osób niewtajemniczonych, no to również to z Wikipedii Ratcheta i Clanka wyczytałem, że pierwotnie ta gierka miała być dodatkiem do Tools of Destruction, ale z jakiegoś powodu postanowili zrobić z tego pełnoprawną gierkę. Coś mi się kojarzy, podobna sytuacja z Uncharted, gdzie Zaginione Dziedzictwo miało być przecież dodatkiem do czwórki, a okazało się, że jednak wyszła z tego pełnoprawna gierka. No to coś podobnego w tym przypadku. I przepraszam, Talwin, że ciebie zastrzeliłem. Dla niewtajemniczonych, ta kobieta, która nam teraz tutaj towarzyszy, to jest Talwin. To jest jakby dziewczyna Ratcheta, przynajmniej z Wikipedii tak wyczytałem, którą Ratchet poznał w Tools of Destruction. O, i tutaj widzę, że już mamy, kurde, bitkę z kolejnym przeciwnikiem. Dobra, udało się. Haha, wystrzeliliśmy się, kurde, katapultą. Nie no, epicko. W ogóle wsłuchajmy się tutaj w soundtrack i we wszystko, co tutaj się dzieje. Czemu by nie? Soundtrack w tej gierce też jest kozacki, bo zdążyłem sobie parę, że tak powiem, nutek przesłuchać. O i oczywiście standardowo nanotek tutaj jest. Ale nanotek to jest akurat rzecz jasna, że będzie, no bo wiadomo, o co chodzi. W końcu jest to nasze HP, co nie? A teraz wsłuchajmy się w soundtrack, bo jest po prostu epicki. Normalnie grając w tego Ratcheta czuję się, jakbym grał w grę Piratów z Karaibów. Dosłownie, nie? Przez to, że kurde tutaj mamy statek i wiecie o co chodzi. Takie troszeczkę tematy pirackie. Wiecie o co mi chodzi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, widzę, że będziemy musieli chyba tutaj z tym statkiem zawalczyć.
a raczej tam z ziomeczkiem, który jest na tym statku, więc pozwól, ziomek, że ja cię zastrzelę właśnie w taki oto sposób i spierdzielaj mi stąd. Dobra, czyli tych drzwi raczej nie otworzymy, chyba. Nie ma nawet takiej opcji, więc zobaczmy, co tutaj możemy jeszcze innego zrobić. A, czekaj, możemy zniszczyć te drzwi w sumie. A, widzicie, kurcze pieczone, dobrze, że się rozejrzałem. Ale rozpierducha tu jest teraz. Dalej, możemy teraz zniszczyć, kurde, wszystkie drzwi, które tutaj są. A, jeszcze przy okazji ich możemy zniszczyć. Chodźcie tutaj, kurde, zabijemy was. Ogólnie co do ciekawostek, to jeszcze mówię. Dowiedziałem się ogólnie od Pixela, że pudełkowo została wydana ta wersja tylko i wyłącznie w Europie, czyli nie znajdziecie jakby wersji amerykańskiej pudełkowej tej gry. To na to nie możecie niestety liczyć, bo ona została tylko i wyłącznie w Europie wydana. Jest to jedna z tych gierek, która w ogóle nie ma złotych śrubek, czyli w ogóle podczas naszej kampanii nie znajdziemy ani jednej złotej śrubki. Szkoda, bo to był mój ulubiony challenge w tej gierce. Lubiłem zawsze te złote śrubki zdobywać. No i jest jeszcze jeden easter egg. Jest ogólnie easter egg, którego możemy oczywiście znaleźć, aczkolwiek ja na razie nie będę wspominał na temat tego easter egga. Wiem tylko, że jest dostępny, ale na razie go, powiedzmy sobie szczerze, nie będziemy szukać, no bo i tak go tutaj nie znajdziemy. To jest, myślę, że jasne. No i dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki. Co do fabuły, to będę robił wprowadzenie w momencie, kiedy zobaczymy sobie następną cutscenkę, bo myślę, że to będzie dosyć kluczowe. Ale kurczę pieczone, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że zacząłem, kurde, sagę Future teraz na kanale, nie? Możliwe, że kurczę, po tej gierce właśnie zabierzemy się od razu za Tools of Destruction. Kto wie? Ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby zabrać się za sagę Future raz a porządnie. Mam nadzieję, że mimo co wam ten let's play przypadnie do gustu, bo mówię, ja w Quest for Booty pierwszy raz gram, tak więc mogę też w niektórych momentach się gdzieś pomylić, mogę coś nie dopowiedzieć, ponieważ ja tutaj z wami będę tę gierkę poznawał, ponieważ pewnie nie tylko ja, bo pewnie spora część z was mogła ominąć Quest for Booty jako gierkę, więc razem wspólnie i wy i ja poznamy tę gierkę. Ale już mogę powiedzieć, że graficznie ona wygląda przepięknie, soundtrackowo również, a fabularnie jest to fajna odskocznia od typowych fabuł w Ratchecie i Clanku. Dobra, lecimy. And the pythors must be hungry. Avast, ye scurvy swine! Sweet eye of Vasuni! Eat slag! Scourge of Polaris! Slay of Darkwater himself! Righto! And I hereby banish this Lumbax to Hulafar Island, where he will get exactly what he's looking for. Aye, Captain. You heard him, lads. To Hulafar in one, two... Oh, just fire! Not again! Auf Wiedersehen, Ratchet. Miło było cię poznać. And so, the Lumbax discovered the little-known pirate party foul 21-13, which states, never interrupt a band of grogged-up space pirates simply because you lost your robotic mate and seek the assistance of a dead captain. Skip to the part about the curse! Whoa! Spoiler alert! We haven't even gotten to Hulafar Island! Oh, all right. Ratchet? Ratchet, are you all right? Clank? Clank, is that you? Clank! Okej, okay. Więc
Mamy tutaj teraz malutki twist fabularny. Otóż już w sensie twist fabularny, już w sumie w tym momencie możemy zacząć fabułę Ratcheta i Clanka Quest for Booty, więc fabuła jest po prostu chyba prosta jak konstrukcja cepa. Clank został porwany, więc Ratchet wraz z Talwyn postanowili ruszyć mu na pomoc. No ale niestety zostali schwytani przez załogę Darwaitera, który wystrzelił nas właśnie w stronę, wystrzelił nas w Holofar Island, czyli to jest właśnie miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, a planeta, na którą musimy się dostać, to jest Merdigrow. Więc zobaczymy, w sumie nawet możemy zobaczyć, chyba jest tutaj gdzieś to napisane. Tak, jesteśmy na Holofar Island. Holofir Island, przepraszam najmocniej. No i jesteśmy, kurczę, ale powiem wam szczerze, że ładnie tutaj wygląda, naprawdę. Ej, autentycznie mega lokacja, mega mi się to podoba. Więc jestem ciekaw, czy nasi tutaj bohaterowie, czyli Ratchet i Talwyn, znajdą jakieś informacje na temat Darwaitera. Jestem, szczerze powiedziawszy, bardzo ciekaw. Więc dobra, lecimy tutaj. Lecimy tutaj na wycieczkę, że tak powiem, poznawczą, krajopoznawczą, whatever. Ale kurczę, fajny wodospad tutaj jest, ja nie mogę. Ej, no podoba mi się bardzo tutaj. Serio, piękna gra. Przypominam, że jest to gierka na PlayStation 3. Myślę, że moglibyście ją teraz po całkiem fajnej cence kupić. Nie wydaje mi się, że jest ona droga. Przynajmniej wtedy, kiedy ją kupowałem, to ona była, nie wiem, chyba nawet na przecenie. Ona chyba była za 30 zł wtedy na PSN-ie. Nie wiem, czy teraz ją kupicie cyfrowo. Wiem tylko, że wtedy kupiłem oczywiście ją. Dobra, zobaczmy w nasze inwentarz. O, i teraz jesteśmy troszeczkę okrojeni z naszego inwentarzu, bo nie mamy tutaj większości rzeczy, które mieliśmy na początku. Czyli niestety wygląda na to, że załoga Darkwaitera po prostu nam podpierdzieliła nasze itemy. Co za kurde skambagi, złodzieje jedne. Jak ja ich dorwę, to po prostu skończy im się. Znaczy skończy im się, odechce im się, kurde, kradnięcia. I teraz dobra, czym to się robiło? A, dobra. W taki sposób, czyli muszę wcisnąć R2 i kwadrat, żeby rzucić naszym, kurde, jakże ponętnym kluczem francuskim. Zawsze na to lubiłem klucz francuski mówić. Oczywiście nasze gravity bootsy pomagają nam dostać się do takich oto sekwencji, co oczywiście mi się podoba, ponieważ na samym starcie mamy gravity bootsy i nie musimy, kurde, ich w żadnym stopniu zdobywać, tak więc jest good, jest dobrze, nie musimy, kurde, bawić się w zdobywanie. I tutaj wolę po prostu poczekać, bo przezorny zawsze ubezpieczony. No i przy okazji HP trochę straciłem. He sent us here for a reason. There has to be some kind of connection. The drawbridge is rusted shut. Hey, maybe you can use your wrench's kinetic tether. Przepraszam, że ja tutaj teraz wam tak przerywam, że zamiast iść do przodu, to ja tutaj w ogóle stoję, ale no po prostu nie mogę się napatrzeć na te widoki. To jest po prostu coś pięknego. Już się zakochałem w tej gierce. To chyba będzie najczęściej ogrywany przeze mnie Ratchet, jeżeli chodzi o sagę Future. No ale tutaj mieliśmy bardzo ciekawą mechanikę. Musieliśmy wcisnąć R2 oraz kwadrat, żeby ten mostek do siebie przybliżyć. Nie pamiętam, żeby coś takiego było w klasycznych Ratchetach, tak więc zwróciło to moją uwagę, muszę przyznać. Dobra, więc co teraz? Co tutaj musimy zrobić? Okej, okay, R2 oraz kwadrat i R. A, dobra, mamy coś takiego. Okej, okay, na tym to polega. Ja przez chwilę tak, kurde, mówię, no, kurczę pieczone, zgłupiałem, nie? Dosłownie. I co teraz?
A, możemy tak skoczyć, dobra. Przez chwilę myślałem, że mi się coś zbugowało, nie? Kurczę, to jest właśnie fajne. To jest właśnie najlepsze w graniu na ślepo, że po prostu gierkę sami poznajemy, nie? Dobra, teraz musimy dostać się do... Ciplin, tak? Dobrze przeczytałem? A nie, musimy tą rurą przelecieć, znaczy tą rurą. Young fella, welcome to Hulafar Island. My name's Barnabas Whirly. Mayor Barnabas Whirly, to be precise. What brings you here? Dobra, co tutaj możemy wybrać? Jesteśmy turystami, oczywiście, że tak. Must have been messing around with those pirates. Well, any enemy of Sprocket and his gang is a friend of the island. We're trying to contact a friend of ours, but I can't seem to catch a signal. I don't suppose you have a radio tower we could use. Sorry, miss. We had a supply beacon, but someone vandalized it last night. But if you help us repair it, I'm sure you'd be able to contact your friend. Darkwater. Oh, he was killed years ago. Over there, in Morrow Caverns, by his own first mate, no less. What was his name? Slag! Anyways, my constituents would sure appreciate a little help. Check out the wind turbine. I'll head to higher ground. If I can catch a signal, maybe we can ask Pete what we're supposed to be looking for. Okej, okay, więc w sumie jesteśmy po tutaj dialogu z tym oto przesympatycznym panem. I co? Ruszamy dalej z koksem, nie ma to tamto. Lecimy do góry, co tutaj mamy? Speak to... co? Speak to wind turbine operator. This is the third time this year these old wind turbines have stopped working. It's sabotage, I tell you. Someone's been messing with my equipment. Darkwater. Sorry, stranger, we don't talk about him around these parts on account of the curse. Anyways, my brother-in-law was supposed to come back and help repair these turbines, but he probably went fishing instead. Think you could help a feller out. I'd do it myself, but I don't much care for heights. Oh, I'd sure appreciate it, stranger. Couple of good turns on that bolt crank up there ought to get her going again. Good luck. Some shady character who's been hanging around the beach. Tall feller, annoying parrot. Always see him palling around with them pirates. Well, yeah, the curse of the undead. Although I'm not exactly sure how you can be undead. I suppose it just means alive. Oh, now I've gone and confused myself. Problem is, these here wind turbines are about the only thing keeping the juice flowing through the island. No juice, no beacon. No beacon, no supplies. You follow? Okej. A więc to będzie chyba misja, gdzie będziemy musieli dostać się na samą górę i coś tam zrobić z tymi... oj! Dobra, dobrze, że się odsunąłem. Będziemy musieli tutaj coś zrobić z tymi wiatrakami, które są na samej górze. Skąd to wiem? No bo mówię, po raz kolejny obejrzałem sobie troszeczkę tego let's playu, tego całego kubika. Więc mniej więcej wiem, mniej więcej tutaj początek wiem, aczkolwiek później to będzie dopiero zabawa na ślepo, więc polećmy tam do góry, oczywiście, że tak. Kurczę, nie tak. Dokładnie tak. Obniżmy sobie to i wystrzał do góry. Oczywiście, że tak. Lecimy na samą górę. Aj! Nie to chciałem zrobić. Uwaga na parę wodną, bo para wodna jest... Jak sami zresztą widzicie, czy to jest gaz? Nie, to jest chyba para wodna. Jest ona dosyć zabójcza, więc lepiej na nią uważać.